Dobrze, powiedzcie mi na początku, proszę, co wszyscy ludzie na świecie, wszyscy, niezależnie od tego skąd pochodzą, jakie mają charaktery, mają ze sobą wspólnego? Jakie rzeczy łączą wszystkich ludzi na świecie? To nie, nie ma jednej takiej rzeczy. Po prostu, jakie cechy wspólne mamy jako ludzkość? Musimy jeść i spać. Tak, musimy jeść i musimy spać. To prawda. Tu Wszyscy mamy te same potrzeby. Co my, myślą? Ludzie myślą, tak. Ludzie myślą. <laughs> tak, powinni myśleć, tak. Co jeszcze? Słucham? Tak, że śmierć, no, no cóż, no tak, to też łączy nas, chociaż też tylko do pewnego momentu, bo kiedyś jakieś pokolenie tego nie doświadczy. Co jeszcze łączy wszystkich ludzi? A Wszyscy ludzie urodzili się z wyjątkiem Adama i Dobrze, więc tutaj mamy, możemy pominąć Adama i Ewę i powiedzieć, że wszyscy mają swój początek, bo się urodzili. Co nas jeszcze łączy? Wszyscy ludzie mają różne emocje. Emocje, tak jest. Tak jest. Ja nie jestem pewny, jak tutaj sytuacja ma się na przykład z ludźmi, którzy są w śpiączce, czy tego typu kwestie doświadczają, ale też możemy ich odłożyć na bok, bo wszyscy ludzie ogólnie mają emocje, tak. Um, wszyscy ludzie mają. Tak, proszę bardzo. Mm -hmm, tak, nie mamy futra, to prawda. Chodzimy w ubraniach. Um, w kontekście takich fizycznych rzeczy też mamy głowę. Wszyscy ludzie mają głowę. Już niekoniecznie ręce, już niekoniecznie nogi, tak, ale serce, głowę mają, mają wszyscy ludzie. Zmysły. Zmysły. Zmysły Też Też właśnie tu jest wyzwanie ze zmysłami, bo nie zawsze jakby one funkcjonują, ale ogólnie tak, ogólnie tak. Dzisiaj będziemy chcieli zająć się... Chyba że jeszcze ktoś ma jakiś coś. Dobra, to pójdziemy dalej. E, zajmiemy się zagadnieniem, które rozpoczniemy od czytania fragmentu z trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli no, fragmentu, który rozpoczyna historię grzechu. I tam dotkniemy jednego z zagadnień, które dotyczy wszystkich ludzi, co wiąże się z przekleństwami wynikającymi z tego, że pojawiło się zło. I z tego rozpoczniemy nasz temat, chociaż nie na nim jako takim będziemy się skupiać. Będę czytał z trzeciego rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej, wersety od 16 i dalej. Zresztą no, nieważne. Eee, 16 i dalej. Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. Do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej, jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i ostry rodzić ci będzie, żywić się będziesz zielem polnym, w pocie oblicza twego będziesz Jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I jakkolwiek moglibyśmy z tego wyciągać różne wnioski, to na pewno możemy stwierdzić, że jedną z rzeczy, która łączy wszystkich ludzi, to jest niestety jakaś forma doświadczania cierpienia. Tak, każdy człowiek na ziemi doświadcza bólu, jakichś trosk, jakiś problemów związanych z tym, jak się. Przyjmuje rzeczywistość. Każdego spotykają chwile i momenty, które są trudne, których wolałby nie doświadczać, które wolałby ominąć. No i to nas w jakimś stopniu łączy. To jest czymś takim, co Charakteryzuje każdego człowieka. Nieważne, czy to jest człowiek dobry i nigdy w życiu nie złamał żadnego przepisu prawa, czy jest to człowiek, który jest przestępcą i całe swoje życie spędzi w więzieniu, w obu przypadkach będą to ludzie, którzy doświadczają cierpienia. Nieważne, czy jest to dziecko, czy jest to osoba starsza, każdy z nich doświadcza trudności, doświadcza problemów, doświadcza cierpienia. I nawet jeśli chcielibyśmy pokusić się, by oceniać, kto cierpi bardziej, kto mniej, to ostatecznie nie będzie to miało żadnego znaczenia, bo każdy odczuwa swoje rzeczy tak, jak ich doświadcza, i trudno powiedzieć, kto cierpi bardziej, a kto mniej. Ale to jest rzecz, która nas wszystkich łączy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to oznacza, że jak tutaj jesteśmy, wszystkich łączy również, bo jest więcej rzeczy, które nas łączą ale łączy nas cierpienie, ale też. Jeśli ktoś do nas dołączy, przyjdzie do nas jakaś osoba po raz pierwszy, usiądzie tutaj w jakimś krześle i będzie po raz pierwszy uczestniczyć w nabożeństwie, to wśród wielu rzeczy, które będą nas różnić, które będą odrębne w jej życiu od tego, co my przeżywamy, to jedną z rzeczy, która na pewno będzie nas łączyć, to jest to, że ona w życiu nie ma zawsze łatwo, tak samo jak wy nie macie w życiu zawsze łatwo. I to będzie dla nas istotne. W liście do Hebrajczyków w rozdziale drugim mowa jest o Jezusie. I tam zapisane są słowa, które też dotyczą cierpienia w tym przypadku w kontekście Syna Bożego. Rozdział drugi i wersety od 16, a może od 14 przeczytam. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Dlaczego on może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą? Bo sam przez nie przeszedł, prawda? Więc to podobieństwo między Jezusem a ludzkością w doświadczaniu trudności tutaj jest zinterpretowane jako takie, które daje kompetencje Jezusowi, aby pomagać, pomagać tym, którzy cierpią. Mało tego, w tym wersecie 17 jest powiedziane Musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Tak? Ale jego miłosierność i wierność oparta była na tym, że musiał doświadczyć tego, co my. O nim jest powiedziane również w rozdziale 4 i w końcówce od wersetu 14. Czytam 14 po 16 wersety. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Dlaczego mam, możemy przyjść z ufną odwagą? Bo możemy założyć, że że on nas zrozumie. On nas zrozumie, bo przeszedł przez to, co my. Teraz tak, czy Jezus przeszedł przez wszystko, co my? Nie. Przez to Jezus nie przeszedł na przykład. A tak, no nie był na studiach. Nie miał żony. Nie miał, żony. Nie miał, nie miał, dzieci. Nie miał dzieci. Nie był szczepiony. Na przykład nie, mm, nie był kuszony prawdopodobnie, żeby brać narkotyki. Chociaż może tam w tamtym czasie były rzeczy, o których nie wiem, ale ogólnie, jakby to nasze próby jego próby są inne przez to, że żyjemy w innym świecie. Tak? A próby, z którymi spotykają się kobiety, będą w niektórych przypadkach inne niż te, których mógł doświadczyć Jezus. Jezus części problemów nie doświadczył tak? kobiet. Nie rodził nigdy. Nie rodzi. A jednak. Tekst mówi, że był doświadczony we wszystkim tak jak my. Dlaczego? Dlatego, że cierpienie w zasadzie sprowadza się do podobnych rzeczy, tak? Na przykład, my możemy powiedzieć, że nasze pokusy się różnią od siebie, bo wy jesteście kuszeni do rzeczy, do których ja na przykład może nigdy nie byłem kuszony, ale co do natury pokusy, idea jest zawsze taka sama. Chcemy zrobić coś, co nie jest właściwe, tak? W kontekście definicji, no, uprościłem to bardzo, ale Doświadczamy tego w taki sam sposób. Nawet jeżeli w jakichś momentach to doświadczenie jest inne, to w jego podstawie przeżywamy to samo, będąc ludźmi doświadczanymi w próbie. Jezus. Doświadczył wszystkiego tak jak my, w kontekście podstawy właśnie tego, czym jest pokusa, albo czym jest trudność, czym są próby, czym jest śmierć, przeżywanie śmierci, czym jest branie na siebie brzemion innych, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. On był doświadczony w tym sensie we wszystkim tak jak my, i to jest podane jako argument, byśmy mogli uwierzyć, że on może nam pomóc, on może nas zrozumieć. Nie? Ale popatrzcie, chociaż może zanim tam dojdziemy, jeszcze jeden tekst z rozdziału 12 listu do Hebrajczyków, tam werset Drugi i trzeci, może znowu, od pierwszego po trzeci. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Więc autor znowu mówi, popatrzcie, że Jezusowi było trudno, że on przechodził przez różne próby, i zobaczcie, że on dał radę, więc nie poddawajcie się w swoich próbach. Jego doświadczenie trudności miało być narzędziem, które pomoże nam być zainspirowanymi do tego, żeby iść dalej, gdy sami przeżywamy trudności. Tak jest powiedziane o Jezusie. Po to on przez to przechodził, dlatego on tego doświadczał. Ale wracając do rozdziału czwartego, jego końcówki i początku piątego. Tam jest mowa o arcykapłanie, ale już nie tylko Jezusie jako arcykapłanie, ale, ale o tym arcykapłanie, który służył w świątyni. I w wersecie pierwszym, piątego rozdziału, powiedziane jest tak. Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy i mógł współczuć z tymi, Którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i sam on podlega słabości. Dobra. Czyli nie jedynie o Jezusie było powiedziane, że on był doświadczony we wszystkim, aby móc pomóc tym, którzy przeżywają swoje trudności, ale i o ludziach, którzy prowadzili wtedy naród, o arcykapłanach, którzy służyli w świątyni, tak pewnie powinienem powiedzieć, oni również byli określeni jako ludzie, którzy mogą współczuć tym, którzy błądzą, którym jest trudno, bo sami podlegają słabości. Więc ta idea kompetencji udzielania pomocy ludziom nie sprowadza się jedynie do Jezusa, który doświadczał trudności, ale też do tych, którzy prowadzą kościół. Dobra, sprowadzając to do jakiejś takiej codzienności. No, pewnie chcielibyście, żebym ja mógł okazać wam zrozumienie, kiedy cierpicie i macie ku temu podstawę, dlatego że pewnie ja też czasem cierpię. Nie? Mogę nigdy nie doświadczać tego, czego doświadcza Tomek. Bo Tomek ma zupełnie inne życie i inne, inne doświadczenia, ale ja mam swoje, których z kolei Tomek nie doświadcza, ale nadal możemy się zrozumieć. Tak? Nadal możemy się zrozumieć, bo w jakimś stopniu, większym czy mniejszym, nasze doświadczenie bólu czy trudności będzie podobne. Ale nie dotyczy to też tylko arcykapłanów. Bo apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale piątym powiedział, że my w ogóle jako kościół w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Czyli gdy Jezus odszedł, my jako kościół realizujemy to zadanie, które on miał będąc tutaj na Ziemi. To oznacza, że jeśli Jezus, który był doświadczony w tych wszystkich rzeczach, ma nieść ulgę tym, którzy cierpią, to naszą rolą jest zrobić dokładnie to samo. A ja chciałbym odnieść to do kościoła jako takiego. Popatrzcie, każdy człowiek, każdy jeden człowiek, który kiedykolwiek wejdzie przez te drzwi, który tutaj usiądzie, tak jak powiedziałem od początku kazania, on będzie się różnił od nas wieloma rzeczami. Będzie inaczej ubrany, będzie inaczej myślał, będzie miał innych rodziców, inne doświadczenia. Wszystko może być inne, ale będą rzeczy, które nas będą łączyć. A jedną, która jest pewna, to to, że w życiu bywa trudno. I w jego życiu też bywa trudno. To może nie być ten moment, może przyjść w najszczęśliwszej chwili swojego życia i nie pamiętać, że kiedyś tam było trudno. Ale on również doświadcza trudności. I kościół, jako taki, gdy chce okazać jakieś wsparcie, Opiekę nad tą osobą, on potrzebuje zaadresować temat cierpienia. I teraz my to robimy przez Ewangelię. Ewangelia jest narzędziem, które pokazuje: zobacz, cierpisz teraz, ale przyjdzie czas. Kiedy to się skończy? Dzisiaj studiowaliśmy ten temat, nie? Że mamy nadzieję, nadzieję, że to cierpienie się zakończy. I tutaj moglibyśmy pewnie cytować przynajmniej kilka tekstów, które mówią, że tak się rzeczywiście stanie. Ale jednak to nie jest wszystko, bo jedną rzeczą jest mówić, że w przyszłości będzie lepiej, ale drugą rzeczą jest nieść pomoc teraz. Danie nadziei jest pomocą teraz, ale jest coś jeszcze więcej. Jest okazanie tego wsparcia, które sprawia, że człowiek teraz nie chce się poddać, nie? Człowiek chce iść do przodu. I dlatego w tym, samym rozdzia w tym samym liście do Hebrajczyków, też w rozdziale 10, w ogóle, list do Hebrajczyków jest pełen wezwań do tego, żeby człowiek się nie poddał w swojej drodze wiary. Ale jest mowa o idei tego, dlaczego w ogóle się spotykamy. I powiedziane jest od wersetu 23, trzymajmy się niewzruszenia. 10 rozdział, od 23 wersetu. Trzymajmy się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obie. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że dzień ten się przybliża. I to jest taki fragment, który jako jeden, a no nie wiem, wydaje mi się, że w Nowym Testamencie jedyny tak wyraźnie pokazuje przynajmniej jeden z celów wspólnych spotkań, choćby nabożeństw. Ten tekst pokazuje, że spotykamy się po to, żeby dodawać sobie na otuchy, wiedząc, że dzień Pana się przybliża. Dlaczego potrzebujemy dodawać sobie otuchy? Dlatego, że ludzie doświadczają w życiu trudności. Ludzie doświadczają trudności. Wy doświadczacie trudności, ale też ci, którzy tu przyjdą po raz pierwszy, oni też doświadczają trudności. A jak ktoś doświadcza trudności, choć każdy człowiek jest inny i, i różnie przeżywa te momenty, zwykle potrzebuje zainteresowania. Zwykle potrzebuje tego, żeby z nim porozmawiać. Zwykle potrzebuje tego, żeby się do niego uśmiechnąć, żeby może usiąść na chwilę przy nim, żeby, żeby być bliżej. Bo my nie jesteśmy w stanie, też nie ma co być nierozsądnym, my nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemów wielu, z którymi ludzie się mierzą. Wy nie jesteście w stanie wielu moich problemów rozwiązać, a ja waszych. Natomiast jesteście w stanie mi pomóc, żeby było mi łatwiej przez nie przejść i ja jestem w stanie wam pomóc, żeby wam było łatwiej przez nie przejść. I tej pomocy możemy udzielać sobie nawzajem. Więc gdy myślimy o kościele, na podstawie tego tekstu, musielibyśmy założyć, że kościół jest miejscem, w którym my chcemy popatrzeć, czy ludzie, którzy są dookoła mnie, są w miejscu, w którym mogą potrzebować wsparcia. Tak to jest napisane. Nie opuszczajmy wspólnych spotkań po to, żeby dodawać sobie otuchy, wiedząc, że dzień Pana się przybliża, nie? Ja, bodajże, ja nie wiem, może, przynajmniej od kilku lat staram się pokazywać Kościołowi, że idea, w której mówi się, że na nabożeństwo nie przychodzi się dla ludzi, a przychodzi się dla Boga, ona nie jest prawdziwa. To nie jest prawdziwa idea. Ten tekst mówi, że na nabożeństwo przychodzi się przynajmniej również dla ludzi. Po to, żeby być razem i po to, żeby właśnie popatrzeć, komu jest trudniej, z kim moglibyśmy być, komu moglibyśmy okazać wsparcie, z kim może trzeba spotkać się w tygodniu, kto może potrzebuje pomocy finansowej, kto potrzebuje pomocy takiej, żeby z nim pójść, gdzieś ciastko zjeść na mieście, jakby. To jest Kościół. On od początku takie miał założenie, żeby być razem i razem przeżywać te trudności. Najlepiej to widać wtedy, gdy Kościół doświadcza prześladowań. Wtedy jakoś tak z natury rzeczy jest razem i wspólnie to przeżywa i wspólnie. Jakoś idzie do przodu w tym, i nawet wtedy, gdy w obliczu prześladowań część kościoła odchodzi, to ta, która pozostaje, trzyma się razem jak tylko może. I wtedy, nawet gdy wspólne spotkania są zakazane, ludzi ciągnie do siebie, bo wtedy jest to tak wyraźne, że trzeba być razem, bo razem damy radę, osobno jest trudno. Nie? Wtedy to jest wyraźne. Gdy nie ma prześladowań, gdy jest tak spokojniej, ta nauka nie jest taka wyraźna. Ale nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Nadal po to jest Kościół. Moja mama jest adwentystką od czasów. W sensie, ja się urodziłem i ona była adwentystką. Nie? Ja wychowałem się w jakimś sensie w Kościele, chociaż to, ta droga była taka, jaka była różna. Ale gdy jadę do Wisły, wiecie, gdzie siedzę? Na swoim miejscu. Ale to nie jest tak, i wy też tak nie macie, nie? To nie jest tak, że jakby ktoś tam usiadł, to pójdę i powiem, przepraszam, to jest moje miejsce. Nie. Po prostu yy, zawsze siedziałem tam z tyłu i jak tam jest wolne miejsce, to tam idę, bo do tego przywykłem, nie? Przywitam się z ludźmi, ale to jest takie moje miejsce. I. My przywykliśmy do różnych rzeczy. Przywykliśmy do tego, jak wyglądają spotkania, jak my reagujemy na pewne zjawiska. Um, no, no to jest normalne, nie? Bo też chcemy czuć się dobrze. Ale widzicie, rzecz jest taka, że idea funkcjonowania w kościele, ona nie jest jedynie po to, abyśmy mogli się w nim mieć dobrze. Bo to jest ważne, żebyśmy mieli się dobrze, ale czasem, żeby inni się mieli dobrze, musimy wyjść trochę. Poza nasze schematy, poza to, co jest dla nas utarte od lat, poza to moje siedzenie w tam wiśle z tyłu w, po lewej stronie, tam gdzieś, nie? I jeśli, jeśli mamy tę perspektywę, to wtedy może, popatrzcie, bo to nie jest żadne nawet napomnienie, to jest tylko taka, ta, takie pokazanie pewnych rzeczy, nie? A... Ja, ja was zapytam. Kto z was siedzi na miejscu, na którym zwykle teraz siedzi? Kto z was teraz siedzi na miejscu, na którym zwykle siedzi? Okej, okay, nie? I to nie jest żaden problem, to nie jest żaden problem, bo przywykamy do rzeczy. Ale teraz pomyśl. A jak przyjdzie do nas ktoś, kto jest pierwszy raz na nabożeństwie, nie? A jakbyśmy usiedli przy tej osobie? Nie? To by było, popatrzcie, co by to było? To by było wyjście. Trochę poza sferę naszego komfortu, bo my przywykliśmy do jakiejś rzeczy. I to jeszcze raz, to, że przywykliśmy do tego, to nie jest złe. Tylko są okoliczności, w których nagle może okazałoby się, że lepiej byłoby coś zmienić, nie? I to nie, nie chodzi o to, że na zawsze, ale może w tym momencie dobrze byłoby być bliżej kogoś, kto jest tu sam. Nie? A może to nie mu musi dotyczyć tylko osób, które są tu po raz pierwszy. Może jest tak, że jesteśmy na nabożeństwie i ktoś z nas, kto jest osobą, która należy do tego zboru albo przyjedzie z innego zboru, bywa z nami częściej, ale jest tu Raczej tak na boku, nie? Wtedy jasne, jest takim ważnym i pięknym elementem. Och, za to bym Was chwalił po prostu do końca życia. Jak witacie się ze sobą, jak wszystkich tutaj uh, przyjmujecie z otwartymi rękami. No to jest super, to jest naprawdę piękne, nie? Ale może właśnie udałoby się znaleźć miejsce, jakiś taką chwilę, taki czas, żeby spróbować. Trochę głębiej z kimś porozmawiać, nie? Żeby, żeby się trochę więcej zainteresować. Popatrzcie, to byłoby wyjście z naszej strefy takiego właśnie tego komfortu. Tak to się mówi, po to, żeby wyciągnąć rękę do osoby, która czegoś szuka. I my nie wiemy może czego, ale na pewno jest rzecz, która nas łączy. I to są te trudne momenty, które ona przeżywa w swoim życiu. A zresztą jest bardzo mało osób którym, gdy okażemy zainteresowanie, byłoby to dla nich trudne. Są takie osoby, ale jest ich bardzo, bardzo mało. Więc, więc czemu nie? Czemu ten tekst, który mówi o tym, żeby nie opuszczać zgromadzeń, żeby dodawać sobie nawzajem otuchy, miałby nie zostać choćby w taki sposób zaadresowany? Nie? Popatrzcie. Bo gdy my myślimy o nabożeństwach, nie mówię, że Wy tak myślicie, ale gdy myśli się o nabożeństwach jako o czymś, w czym trzeba uczestniczyć, aby podtrzymać swoją wiarę, to wtedy realizujemy tylko jakiś element celów nabożeństwa, nie? Bo to jest prawda. Na przykład ja staram się powiedzieć kazanie po to, żeby coś zrobić, coś zmienić, może podtrzymać właśnie waszą wiarę, żebyście sami jakby mogli iść do przodu. Jeżeli jest jakiś problem, jakiś grzech, to staram się go zaadresować, żeby, żeby tutaj sprawę naprawić. Jakby to, jest, to jest ta idea, żeby podnieść naszą ogólną wiarę, jeśli tak można powiedzieć, żeby nie poddać się. Ale jeśli byśmy wszyscy zaczęli myśleć tak, że idziemy tutaj dla innych, to popatrzcie, jakie to byłoby niesamowite, że wchodząc na nabożeństwo, patrzę na ludzi i myślę, Boże, jakby, czy jest ktoś dzisiaj obok mnie, kto mógłby mnie potrzebować? Czy jest tutaj ktoś, z kim mógłbym chociaż chwilę zamienić kilka słów? Może jest ktoś, z kim nigdy w życiu nie rozmawiałem, chociaż spotykam się tak długo, nie? Tak rozmawiałem mam na myśli trochę dłużej. A jeśli pojawi się ktoś nowy, to może, może, może mógłbym nie tylko, ojoj, chociaż to jest znowu bardzo duże, ja tego nie chcę zlekceważyć, ale może mógłbym nie tylko podać rękę, powiedzieć dzień dobry, ale mógłbym też powiedzieć fani, że jesteś, kim jesteś, skąd jesteś, jak masz na imię. Ja jestem Andrzej, Darek, Marysia, Ania um... Bo wtedy nawiązuje się jakaś więź, nie? jakaś relacja, i to jest, to jest takie fajne. To jest, to jest czymś, czymś więcej. Popatrzcie, ja was wszystkich nie odwiedziłem, nie? A... Ale z mojej perspektywy, z wszystkimi osobami, z którymi mogłem spędzić trochę czasu w waszych domach i z bliżej niż z osobami, z którymi mi się nie udało. Trzeba to nadrobić, jeśli z kimś się nie udało, ale. Ale to tak jest, nie? I teraz znów, gdy ktoś tu jest, to on czegoś szuka. On czegoś szuka. Dodawajmy sobie nawzajem otuchy, tym bardziej wiedząc, że dzień Pana się przybliża. Nie? Tylko tyle. Tylko tyle. To jest bardzo prosta, bardzo prosta nauka. Bardzo prosta nauka. Ja, ja pamiętam kiedyś, jak. W jednym ze zborów słuchałem kazania, jeden z naszych pastorów powiedział bardzo dobre kazanie. Bardzo mi się podobało. I porównał. Porównał przychodzenie do kościoła do przychodzenia do restauracji. Że łatwo jest tak przyjść i oczekiwać podania jakichś odpowiednich dań, które sobie zamówimy, nie? Co tam sobie życzymy? Dobre kazanie poprosimy, nie? Kelner, prosimy, dobre kazanie. A potem fajnie, żeby były jakieś dobre doświadczenia. Także trzeba. Z... Listy dań, zamówić dobre doświadczenia. A co ze szkołą sobotnią? Też byłoby dobrze, żeby dobre, dobre była szkoła sobotnia, no i żeby jeszcze ktoś zaśpiewał, nie? To by było takie, właśnie przyjście do restauracji. Ale kościół od restauracji różni się tym, że jednak my nie przychodzimy oczekiwać jedynie czy żądać, ale my przychodzimy dać, bo my coś tworzymy. My coś razem tworzymy. A tworzenie czegoś razem jest najpiękniejszą rzeczą, którą tu można zrobić. W zeszłym tygodniu w kilku słowach wam mówiłem o tym, że jak byłem dzieckiem, budowaliśmy domek. Słuchajcie, do dzisiaj z moim sąsiadem, ja, ja mam 35 lat czy 6, on jest ode mnie rok starszy. Jak przechodzimy koło tego miejsca, gdzie był nasz domek. To kurczę, to to wszystko ożywanie. I ja Pamiętam, bo to jest, ja, ja pamiętam, jak byliśmy kiedyś blisko, nie? No bo te dzieciaki bawią się całe wakacje razem. Może nie wakacje, ale cały rok szkolny razem spędzamy. Um, teraz ja wyjechałem z Wisły, nie było mnie tam i nie ma mnie tam przez już kilkanaście albo nawet więcej lat. Ale są rzeczy, które nas łączą. I jak się spotkamy, to możemy o nich porozmawiać. I one są bliskie, nie? I ani on nie jest dla mnie obcy, ani ja nie jestem obcy dla niego. I to jest to, że. Gdy my mamy tutaj człowieka, którego otoczymy jakąś opieką, zainteresowaniem, to on przestaje być obcy. I on może wierzyć inaczej niż my. On może mieć inne poglądy niż my. On może mieć zupełnie inne przeżycia niż my. Ale on staje się częścią nas. Częścią nas. On jest jednym z nas wtedy. On staje się częścią rodziny. I to miejsce zaczyna być dla niego dobre, bo czuje się tu chciany. I nie wiemy, jaka będzie jego przyszłość. Nie wiemy, czy on wierzy we wszystko, w co my wierzymy. Jak, ale to nie jest nasza rzecz. My staramy się pomóc tej osobie, żeby ona się w swojej drodze nie poddała. Nie? Więc to, o co was proszę w tym w tym rozważaniu, to to, żebyście pomyśleli o tym tak, że życie, które wy przeżywacie, trudności, które spotykacie, one choć są przekleństwem, to Bóg stara się wykorzystać nawet to, co złe, żebyśmy umieli być pomocni dla ludzi, którzy są wokół. I wyznacie życie. My nie musimy go za bardzo kolorować, my nie musimy udawać, że ono nie jest takie, jakie jest. Są fajne chwile, są trudne chwile, no takie jest życie, nie? I mając to doświadczenie, my naprawdę, nawet nie będąc teologami, nie umiejąc wytłumaczyć dokładnie tekstów biblijnych, my mamy bardzo, bardzo duży potencjał, żeby pomóc ludziom, którzy są obok. Już samo to okazanie zainteresowania jest wartościowe. Więc. Ja bym chciał przez to zachęcić Was, żebyście mieli otwarte oczy. Otwarte oczy. Nie? Podczas kazania, jak możecie nawet spać, ale możecie mieć otwarte oczy. Otwarte oczy na ludzi, którzy są dookoła. Tak, chrapać nie, chrapać nie. I pomyślcie o tym, że w naszym nabożeństwie, przynajmniej na ten moment, nie ma miejsca w programie żeby okazać sobie nawzajem zainteresowanie w programie żaden punkt naszego nabożeństwa nie licuje z tym co jest tutaj opisane wszystkie punkty naszego nabożeństwa chyba że mówimy o wspólnym posiłku ale to na moment odkładam wszystkie punkty naszego nabożeństwa skłaniają nas do życia w restauracji do brania może szkoła sobotnia jest wyjątkiem, ale no, nie oszukujmy się, wiecie, jak to jest na szkole sobotniej, w kontekście tego, że bywa różnie. Czasem jest tak, że udaje nam się wspólnie rozmawiać, a czasem po prostu nie i już. Ale miejmy otwarte oczy. I słuchajcie, no to by było niesamowite, nie? Jak przyjdzie tu następnym razem ktoś, i to nieważne, może to będzie adwentysta z innego zboru, a może to w ogóle będzie ktoś, kto pierwszy raz spotka się z nami jako kościołem, a może no, bez znaczenia. Jakby ktoś, kto ma swoje miejsce, tak jak ja mam swoje miejsce, jakby zmienił je po to, żeby usiąść przy tej nowej osobie. Wow, to by było coś, nie? To by był duży krok. Jak to by mówiło się, mały krok dla. Jak to było? Z tym księżycem. Tak, mały krok dla człowieka, duży krok dla ludzkości. To to by było właśnie coś takiego. To byłby mały krok dla człowieka, a duży krok dla kościoła, dla zboru. Miejcie otwarte oczy. I tym kończymy. Amen. Amen.